Halo, halo, hej, siemano wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj mamy pada od Genesisa P65 Gamepad, tak? Więc w sumie bez chyba zbędnego gadania, otwórzmy go, bo chyba nie ma za bardzo... Nie ma za bardzo tak naprawdę co opisywać, nie ma za bardzo co opisać pudełka. Otwieramy sobie w taki właśnie opa sposób. Oczywiście nie, to nie może być tak łatwo, dobrze. Nożyk z ząbkami, świetny wybór, panie Damianie. Dobra, hop, chodź tu. Okej, dostaliśmy się do naszego pudełeczka. I w naszym pudełeczku mamy naszego pada. Pudełko nie jest nam potrzebne, jest puste w środku. Tutaj mamy oczywiście jakąś instrukcję obsługi. To też nam jest niepotrzebne i mamy naszego pada. Mamy naszego pada, który wygląda się, prezentuje tak. Ja mam nadzieję, że ogólnie nie jest za ciemno, no nie? Pad się prezentuje tak. Ogólnie co ja mogę wam powiedzieć? Cały pad praktycznie jest pokryty taką matową powierzchnią, żeby po prostu nam się nie ślizgały łapki, nasze łapeczki. On bardziej przypomina pada od PS-a niż od Xboxa, co mnie bardzo cieszy, bo ja wolę osobiście właśnie ten układ gałek i ogólnie klawiszy. Co tu się rzuca nam w oczy? Na pewno to, że no nie wiem, co się może nam rzucać. Na przykład tu jest logo Genesisa. Mamy kabel prawdopodobnie 1,5 metra obstawiam na USB padzik. Kabel nie jest opleciony w nic, więc kabel może szybko się zniszczyć, co jest to leciutkim minusem. Ale na pewno Pad jest cichszy od tego, co miałem, więc tak naprawdę zostaje mi tylko przetestowanie go i podzielenie się moją opinią na temat tego pada, więc widzimy się dla was chwilę, dla mnie to troszeczkę czasu minie. Okej, słuchajcie, jestem po paru dniach testowania tego pada i powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony z użytkowania go, ponieważ pad, jak mówiłem, jest leciutki, ma bardzo ciche te L2 i LR, tak? Ogólnie pad jest bardzo fajny, wygodny, ma matową powierzchnię, tak jak już mówiłem, jest mega, no powiem tak, za 60 zł pad jest jak najbardziej w dechę i w sumie nic więcej tu nie mam do dodania. Dziękuję wam za obejrzenie tej recenzji unboxingu, trzymajcie się, do kolejnych, no i cześć!